Necropolis. Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek z naszych przygód, jak to mówią, jednookim szkieletonem, czyli Medieval. Tak więc dzisiaj mamy mauzoleum na wzgórzu. Tak więc ruszajmy. Władca mauzoleum na wzgórzu wręcz umiera z ciekawości. Nie każ mu czekać, by cię poznał. Jego szklane serce może tego nie wytrzymać. Zaraz się przekonamy. Puszę. No dobra, księga. Jesteś w domu bólu. Krąży mnóstwo plotek o złowrogich czynach w tajnych katakumbach znajdujących się pod tą salą. Okej. I już dostał. No dobra, co to? O, tętny. A nie, tutaj dobra. Ciekawe, czy mogę to rozwalić. No nie. Okej, jednostrzałowcy, jak to mówią. No i tyle, no. No i kolejny. Idzie. Idzie, chodź. Chodź do wujka. O, jest skrzynka, skrzynka się. No proszę, maczuga, czyli nasza maczuga dalej będzie użyteczna. Okej, tutaj nie przejdziemy. No dobra. To cofnijmy się i co my tutaj mamy do zrobienia? A, już podejrzewam, wiem co mamy do zrobienia. Teraz pomyślimy. Na pewno będzie coś to związane z tą kryptą. Nie chce się. A dobra, już jest rozwalone. Idziemy dalej, w komnaty. Uważaj na chochliki o lepkich rękach. To złodzieje gotowi oskubać cię aż do pancernej bielizny. Plotka głosi, że skradziony towar sprzedają gargulcom kupieckim. Okej. Próbujemy. Rozbite. Trzeba ich po prostu w głowę porządnie ponapierniczać, to nie będzie później problemu. Dobra, tu nam każe. Jest kolejny. A zlikwidowałem go. Idziemy, no właśnie, tylko że my tutaj jeszcze pewnie potrzebujesz runy ziemi, no właśnie. Teraz trzeba runę znaleźć. Towka. Okej. Próbujemy iść na lewo. Sprawdźmy, co tutaj mają ciekawego. A jest runa. Tylko dajcie, że ta maczuga kiedyś nam skończy. O, tutaj coś podejrzane. Zielone. Myślałem czacha. No chodź. O, pięknie. Takie strzały to ja lubię. Co prawda troszeczkę energii tracę, więc może sobie postrzelamy. Dokładnie, można i tak.
O proszę, jeszcze są. No i o to chodzi. Jeszcze ma tutaj zamiar ktoś przyjść. O, o. Spadamy, podłoga się zapada, no właśnie widzę. Dobra. Oczywiście zdążyliśmy. Mam nadzieję, że to... No, chciałem powiedzieć właśnie, o. A my jeszcze spróbujemy, co jest za tymi. Warto tutaj zbierać różne przedmioty, tak jak już mówiłem niejednokrotnie. Ale tutaj też coś będę potrzebował, a tego chyba na chwilę obecną nie mam. Potrzebujesz runy księżyca. Dobra, ale runy księżyca jeszcze nie mam. Więc idziemy, bo mamy runę ziemi, więc idziemy tutaj. Drdyn, drdyn, drdyn. No i dobra, co my tu mamy? Hop! O! Pyk! Pyk! Jeszcze jakiś chętny? No jest. I również dostał w czapkę. Demon z witraża jest władcą mauzoleum. Jego udręczona dusza znajduje się w zamarzniętym, szklanym sercu. Znajdziesz to zagrożenie w mrokach spowijających podziemia mauzoleum. No dobra, mauzoleum, zobaczymy. Tylko jeszcze sobie wyciszę dźwięk w komórce, bo to po co ma nam przeszkadzać, prawda? Okej, złoto jak najbardziej się przyda. Tutaj gdzieś jeszcze właśnie latają. I drugi. Tutaj sobie porozwalam co nieco. Okej, tutaj potrzebujesz runy chaosu. Runy chaosu nie mamy. Tutaj jeszcze są jakieś schody, widzę, tylko nie wiem dokładnie. Można gdzieś tutaj wejść i są jeszcze kliki, czy jak tam je zwał. Chodź tutaj, nie uciekasz. O, skończyła mi się maczuga. Nie, to on mi ukradł maczugę, ty. A no to ci piorun. Odratujemy się troszeczkę. Ej, oddawaj, zdobyliśmy trofeum. Dobra, to tutaj wiemy, okej. Okay. Nic nie ma. To tu jest. Nie, tu nic nie ma. A, tutaj. Dobra, wchodzimy. Okej, dobra, mamy runę księżyca. To już wiemy, gdzie ta runa księżyca musi iść. Jeszcze zobaczę, czy nie. Tutaj nic nie można. Ktoś tutaj leży, jakiś hajs. O, otworzyły się drzwi. Tak więc idziemy sobie do tych drzwi. O, i mamy kolejną runę, ale też jest i demon. Dobra. Zdobyto runę chaosu, ten sobie gra. To przeczytajmy książkę. Niedoszły upiór pragnie zagrać nową melodię, ale chyba jest skazany na ciągłe powtarzanie tych samych akordów pełnych rozpaczy. Okej, to czyli będziemy musieli mu coś tutaj... O, piękne flaszki, to się zawsze przydają. Jeszcze zobaczymy, co tutaj mamy do kupienia. Noży, a tutaj, no to pewnie, że dokupimy sobie. Pewnie zdzielić go nie można, no nie można, ale to tu wrócimy później. Coś mi się wydaje, więc lecimy teraz z tym kamieniem księżyca. No tak, troszeczkę sobie pochodzimy, widzę, ale to nie szkodzi. O, tutaj nie mogę wrócić, no to... A zaraz coś wymyślimy oczywiście. Proszę. Można, można. Okej. Okej. No. To co tu mogę na... Tak, no chcę to trafić. A, teraz już jarzę. Ale jeszcze zanim sobie dalej popchamy, to oczywiście skrzynkę rozwalimy. No sztylety mamy w maksa, więc mogłoby się coś nowego przydać.
Bum. Cele ducho rozbite. Tutaj się coś pojawiło w takim razie. Okej, czyli wracamy tam. Podlecieć się nie trzeba. No i jesteśmy. Demon. Będziemy walczyć, czy nie będziemy walczyć? Jest. Spoko, spoko, coś się tak denerwuje. Serce demona to jego jeden z czułych punktów. Okej. Trzeba poczekać, jak to w takich grach bywa. Aż się zmęczy. O. I teraz. Dobra, pobiegali sobie chłopaki. No strzelaj, jeszcze na pewno masz coś. O. No tak, poskacz sobie. Poskacz sobie. Tak. Teraz strzelamy. Aj, zamroził mnie, to nie akurat niedobrze, ale spokojnie poradzimy sobie. Strzelaj, strzelaj, wiem, że zaraz zaczniesz czymś atakować. Piękny unik, skoczek. Tak, poskacz sobie. Dajesz do góry. No teraz to na własne życzenie. Ale ty, co on tutaj robi? No trochę mnie zdzielił. Ach, teraz też dostałem, no nieładnie. Nalajcie, nalajcie. Dobrze, teraz dostaję. My teraz uciekamy. Poskacz sobie, poskacz sobie. Ups. Ups, znowu dostaliśmy, zaraz stracimy jedną fiolkę. Jeszcze co prawda udaje nam się uciec. No dajesz, znoś. Prawie dużo nie brakuje, żeby go... No i znowu mnie zamroził, to akurat było nie... Nie w planach, no 19% energii ma. Teraz se strzeli, znając życie. Aj, dostaliśmy, zostało nam 20% energii. Ale oczywiście mamy 3 butelki. O, właśnie jedną buteleczkę już musieliśmy zużyć, niestety, jest pusta. No dajesz, co tak skaczesz, jak już cię nie ma. Dokładnie, tyle z ciebie i tyle w temacie. Chyba się jeszcze nie pozbiera. No nie, rozbiliśmy go. Roztrzaskany, trofeum zdobyte. No i mamy klucz. Zdobyto klucz z czaszką. A jeszcze tutaj mamy chyba dokładnie, możemy sobie... Zanim powinniśmy. Nie wiem czemu nie działa. No dajesz, czemu się buteleczka nie napełnia. No nie wiem, no nic. O, widzieliście, to była... A, to teraz już wszystko wiemy. Mamy klucz. Teraz nie pamiętam, czy my tu musimy iść. Nie, no to jest... A, sorki. Sorry, Gregory. Dobra, już wiem. A, już sobie przypominam, tylko... To jeszcze się chwilę tylko szybko tutaj cofnę, bo to ten na pewno działa. O tak. Buteleczkę sobie podładujemy. Już wiem, gdzie idziemy. Musimy wejść sobie
tutaj i wskoczyć do tej krypty z powrotem. Okej, i teraz pamiętam bodajże, my powinniśmy iść w prawo. Tak jest, tak jest. Pyk, runa księżyca zrobiona. No co, jest jakiś ten odporny? No dalej, chodźcie, ja wam tu zaraz... No dalej, wyłaź. A, i to nam jest potrzebne tutaj. Nuty. I uciekamy, bo tu się wszystko zawala i za chwilę możemy się nie wydostać na czas. Troszeczkę się zgapiłem ten... na początku, ale udało się. Dobra, lecimy do wyjścia. Parabam, parabam, hop. Do góry. Trochę się podleczymy. Już starczy, nie ma co. I teraz dopiero powinien ten co innego zagrać, ale nie jestem pewien. Zadowolony demon i proszę, i mamy kielich. O to chodziło. I sala bohaterów czeka. I o to nam chodziło. Właśnie, nie, bo teraz wiem, ja tutaj myślałem, że to jest energia. To nie jest energia, to jest po prostu koniec planszy, moi kochani. Tak więc już lecimy sobie do sali bohaterów. Trzy kielichy zdobyte. To jest pięknie, jakby nie patrzeć. Oto targowisko sali bohaterów. Łowców okazji zapraszamy na parter. Zamożni klienci powinni zajrzeć na górny poziom. Tam znajdziecie to, co najlepsze. No ale my chyba jeszcze na górny poziom nie możemy zajrzeć. Wiecie co? Właśnie sobie dokupimy. Ile mamy nóż? Tu sobie dokupimy kuszy, do kuszy, to nam się przyda. I co teraz? Gdzie? Tutaj, o, trzy pucharki, to mnie cieszy i proszę, idziemy do nowego bohatera. Może da nam jakiś mod. A, Fortescue! Doszły mnie słuchy, że ten arcyłajdak za rok wciąż oddycha. Myślałem, że go zabiłeś. Nieważne, stary rumaku, lepiej nie owijać w bawełnę, co nie? Podejrzewam, że zombiaki są dzisiaj bardziej problematyczne niż kiedyś. Jak stoisz z orężem? Kiepsko. Masz, weź mój młot bojowy. Może rozbić wszystko i nie rozpadnie się jak maczuga. Tutaj służy mi tylko do łupania orzechów. I to się nam przyda. Fortescue, nie przyjmę odmowy. Rozwal parę czerepów dla starego staniera żelaznego rębacza, dobra? No ba. O, i to nam się podoba. Ten bynajmniej się nie rozwali. O, normalnie, patrzcie na to. I to jest to. Takiego młota potrzebowaliśmy. No to pięknie dzisiejszy odcinek. Normalnie jak Thor z Avengersów. Łup. No i mamy to. Także trzecia misja skończona. Jeszcze sobie tylko wejdziemy w salę bohaterów. Już możemy opuścić i tylko zobaczymy, co nas czeka w następnym odcinku. A w następnym odcinku zaraz zobaczymy. Tutaj skończyliśmy mauzoleum na wzgórzu i teraz mamy możliwość... Właśnie, aha, musimy iść tutaj. Powrót na cmentarz. Moment, wzgórze cmentarne, tu już byliśmy. Nie no, gdzie? Tutaj się cofać nie... Aha, no to dobrze, to już wiemy gdzie iść.
Mamy tutaj po prostu... O, tutaj. Powrót na cmentarz. Także tutaj musimy sobie wrócić. Ale to już w następnym odcinku. Tak więc, moi kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jak nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway_strefa oraz do dołączenia do nowiutkiej grupy na Facebooku. Link też świeżutki, nowy, znajdziecie w opisie. Tak więc... pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć! Come on!